Flaga państwowa na katafalku, uroczysty posterunek czterech żołnierzy w kaplicy, orkiestra wojskowa i trębacz grający hejnał w trakcie złożenia trumny do grobu. Tak wygląda pogrzeb z użyciem ceremoniału wojskowego. Jak piszemy w Rzeczpospolitej, wyjątkowo często z takiej formy pogrzebu korzysta się podczas pogrzebów komunistycznych generałów. W ubiegłym tygodniu było głośno o odmowie użycia takiego ceremoniału podczas pogrzebu generała Tadeusza Pietrzaka, oskarżonego o udział w zabójstwie 30 partyzantów w 1946 roku. Jednak jak ustaliliśmy w Rzeczpospolitej, tego samego dnia na tych samych powązkach wojskowych w Warszawie pochowano z użyciem ceremoniału Kazimierza Morawskiego, byłego wysokiego działacza PRL. Kilka dni wcześniej na tych samych wojskowych powązkach tym samym ceremoniałem spoczął generał Piotr Przyłucki, który podczas masakry na Wybrzeżu był wiceszefem Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Gdy nasze ustalenia przekazaliśmy MON, szef resortu Tomasz Siemioniak obiecał, że będzie pracował nad zmianą ceremoniału w porozumieniu z IPN. Środowiska kombatanckie mówią, że to trochę za późno. Trudno się z nimi nie zgodzić, jednak warto zauważyć, że tak naprawdę za późno nie jest. Jakby na to nie patrzeć, wciąż przed nami pogrzeby dwóch najbardziej zasłużonych generałów dla minionego reżimu. To tak naprawdę ostatni dzwonek, by tę sprawę ostatecznie uregulować.